Hej, dzień dobry, cześć, czołem, witam bardzo serdecznie. Co myśmy ostatnio zdążyli zrobić, czego myśmy nie zdążyli zrobić? Mieliśmy załapać się na paszport. Cześć, mogę paszport? Nie użyłem paszport. Cześć, Sebastian, witam, witam. Cześć, mogę paszport? Czy ja na pewno mogę kwitować się z tą panią? Proszę podejść po prawej, no dobrze. Mogę paszport? Podłącz do komputera. Cześć, Packu, witam, witam. To był najłatwiejszy paszport mojego życia. Chciałbym, żeby jeden w Rebellion paszport było taki proste. Paszport jest w naszym pecie. Jeżeli go stracimy, to nie będziemy mogli wrócić do kraju. Doskonale. Brzmi jak idealny sposób, żeby osiąść za granicą i wmawiać, że o nie, nie możemy wrócić. Jumland 1. Co my tam mieliśmy zrobić? Bo kojarzę, że chciałem dzisiaj porobić te requesty. O mój Boże, tutaj nie było chyba możliwości sprawdzenia, right? Nope. Łatwiejsze niż dowód osobisty. Wydaje mi się, że większość dokumentów w tej chwili się niefajnie wyrabia. Czy ja z tą mogę walczyć? Powiedz mi. Nie mogę, okej. A z Rybitą? Czy Rybity tutaj nie ma? Rybity tu nie ma. Rybita, gdzie jesteś i dlaczego nie tam, gdzie jesteś potrzebna? To nieistotne. Ten będzie najszybciej z Emulandu, chyba przez Spicy Daisy mimo wszystko. Bo nie przypomnę sobie, że mam jakiś skrócie kolbokową. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Jumland, Jumland. Chyba nie. Najwyżej sobie przypomnę, popatrzcie, że był w istocie jakiś skrót, o którym kompletnie już zapomniałem. Z drugiej strony, każde takie przejście to szansa, żeby wpaść na Yerbamena i zdobyć lepsze chipy. Czyli bita w polsku to była Żabetta? Żabetta zapomnieta? Być może. Może tak każdy na tym pamięta, żeby wrzucać sobie tego gena pełnego. Bo łapić na tym, że wydaje mi się mniejsza niż bym chciał, żeby była. Jak ja się cieszę, że dzisiaj jest środa. Im bliżej końca tygodnia, tym lepiej. Ewy, to nie jest tak, że mamy jakiś bardzo męczący tydzień czy coś, ale nie wiem, ostatni czas mam wrażenie, że bardzo mocno odliczam do weekendu. Jeszcze teraz, biorąc pod uwagę, że możemy mieć około weekendowe plany z chłopakami plus... W weekend zaczyna się liga nowa w PvP Exile, to tym bardziej mam duże rzeczy do oczekiwania, że się tak wydarzy. Mogę przejść, dziękuję. Wyobraziłem sobie, że tamten NPC mógłby mnie tutaj zablokować i absolutnie by mnie to nie dziwiło. Cześć, Karka, witam, witam. Nadajesz. Quake 1. A tam czemu jedynka? Właśnie w tej strefie był Catman. Żeby się przypadkiem na niego nie powiedzieli tak bez zapisu. Jakby wiem, że to Catman i w ogóle, ale... Wciąż może on stanowić niezerowe zagrożenie. Cześć, Matki, powitam. Zwłaszcza, że nie wiem, czy jego atak nie zadaje jakieś 200 albo 300 obrażeń. Więc nie wykluczam, że mam nie na 2 hity w tym momencie. Na hita na pewno nie, ale na 2 spokojnie może mieć. Chyba musimy znaleźć tylko nawigatora nieszczęsnego. To powinno zabić, ej? Tak, nice.
To wyszło całkiem dobrze. SK Satellite Kiev. Kładzikiem na razie nie mam aż tyle, z tego co pamiętam. Bo to głównie gazmeny, jeżeli dobrze pamiętam. Kliki. Więcej chipów do Cydera będzie. Wyrokiem Navi chipów jest to, że dostajemy za nie multikille, więc dużo łatwiej tę Eskę dostać. A z Eską prawie w ogóle się nie zdarza, że nie dostajemy chipów. Ma teraz wrażenie, że w tej części ta noga wyskoczy. Spika. Jak to ja? Gatekey B. Odejmij wszystkie swoje chipy? Nie wydaje mi się. Sparki, flamey, flamey. Szkoda. Nie anime też szybko medice mi przypomina, że można nadawić ostatni odcinek. Mam to samo co zwykle, czyli oglądam za dużo chińskich bajek naraz, przez co nie mam czasu, żeby je wszystkie oglądać. Wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale tego co się sprawdza. No dobrze. Czy ja chcę tu pobiegać, żeby poszukać tego? Żeby poszukać Catmana? To jest moje pytanie na dziś. Od momentu. No coś mi tu mocno nie halo? Dobra. Przede wszystkim to jeszcze lepszym pytanie jest, czy Elmen jest tutaj, czy w dwójce. Dwukływa Elmen, Catman. Cześć Sylwia. Catman był w dwójce. Zrobiłem szybki fact checking. No skoro już tu jestem, spróbuję raz go znaleźć. Może się uda. A jak się nie uda, to będę miał parę chipów. To też nie wiem, jak długo chcę go szukać, powiem szczerze, żeby nie było, że będę tutaj jakiś zdecydowanie za długo. Mogę GMDeki odkoczyć i jak nie znajdę do GMDeków, to wyjdę prosto. ...35 obejrzenia transmisji, let's go! Uświadomiłem sobie właśnie, że jak siedzę na tym, na pełnym ekranie, to nie widzę tych powiadomień z czatu Twitchowego. I właśnie zastanawiałem się, o czym mówicie. Co i za co się jest. Zrobimy tak. Chyba nie zdążę tego drugiego. Znaczy mam plan, ale zobaczę, czy nie wyjdzie. Nice, udało się. Już dawno niczego nie nagrałem. Czy to nie jest tak, że mój ostatni nagrany content to był prima-prisowy content? Jaki lubicie ketchup siwogi? Pikantny czy łagodny? Zależy od marki. No, ogólnie robi mi to różnicy, tak długo jak to jest, tak jak mówisz, że wybór łagodny, pikantny, a nie jakieś dziwne rzeczy typu... że nie wiem, jakiś piekielny czy coś ten deseń. Tak długo jak to jest po prostu taki najzwyklejszy pikantny, to bez różnicy. Light bez cukru. Excuse me? Nie jestem pewien, czy chcę pytać w sumie. Ale byś pewnie to było przy donoszkanie Catmana. Uroki każdej gry, które ma losowe rzeczy. Zawsze sobie myślę, aby się jakiś klawisz tu przydał. Przecież nawet nie wiedziałem, że jesteś jak ketchup bez cukru. Więc dobrze wiedzieć. Co to kurwa jest za ręka?
Ja generalnie nie lubię jakichś bardzo ostrych rzeczy, więc jak mogę, to unikam. Zresztą przynajmniej w teorii powinienem ich unikać. Ze względu na tendencje do jakichś miar skórnych wynikających z tego. Ale to też nie jest tak, że jakoś bardzo mi to przeszkadza. Aczkolwiek powiem szczerze, że iść takich obcych rzeczy zazwyczaj po prostu nie tykam, bo nie są... Nie lubię ich smaku po prostu, tak powiem. Dobra, GMDK chyba wszystkie zmiany w tej strefie, więc... Od tej pory, w sensie po tej walce będą jeszcze trzy. Jak nie wpadnę na Catmana, to idę robić die requesty, zwłaszcza, że nie dziwię się, jeżeli każą mi wrócić jeszcze raz do... Yamilandu. Bit gwiazdka, nice. Mówcie mi jeszcze. Szkoda, że jedynka, ale... Przeboleje króliczki. Po tej walce jeszcze dwie. Gdy się zapytaliście mnie, jaki jest mój ulubiony jakiś sos czy coś, to bym chyba z automatu powiedział, że słodko-kwaśny z McDonalda. Nie istnieje dla mnie nic lepszego niż sos słodko-kwaśny z maczka. Dobra, jeszcze jedna. To jest jakiś... Aż nie jestem pewien, czy to jest jakaś ich specjalna receptura, czy diabeł. Wiem, że go tam mają i nie kojarzyłbym widział go w innych miejscach, tak powiem. Doskonale. A Boże, myślałem, że on do mnie pójdzie. No dobra, to całkiem zabawne, bo my tutaj gdzie stoimy jesteśmy w miarę bezpieczni. Właśnie dlatego. Nie dostanę raczej dobrej oceny, bo moja ręka póki co jest nie najlepsza, że się tak delikatnie wyraża. Aczkolwiek to się ładnie ułożyło. Że akurat zgrało się z turą, tak powiem. Dobra, spróbujmy trochę jotek dużyć. A. Aha, rozwalił sobie tą skałkę. Jak w maka. Nie wiem, jakaś część mniej nie ufa temu, że jak zmaka. A? Yerbamen? Ruszę się na wszelki wypadek tu i powinien być okej. Okay. Aria graby są OP, potwierdzam, aria graby są w chuj OP. Zresztą nie tylko na tego bossa. Bastink level 9, Cutman for 2, nice. Cześć Mena, witam. I zmiana kojarzę głównie, że Usylika była. Więc to by się w sumie zgadzało. Czy widziałem trailer Mega Man Unlimited 2? Widziałem, że był, ale widzieć go jako tako bezpośrednio nie widziałem. Nie wykluczam, że jak będzie gdzieś bliżej premiery, to się zainteresuje. Bo to nie jest tak, że to był release trailer, prawda? Cheap, please, Fire so Death, dostaniesz slashera, jestem w lobby w sensu, no dobrze. Escape N na Hammer Z, nie ma Escape N, tak mi przykro. Ja widzę taki rzeczy, tylko bardziej mi pasuje do czasu surfing do obiadowych, I guess. Dobra.
Master Fire CDF, jasne. Zawsze tutaj questy przerobione. Wytarne nadanie obiadowe. Wytarne mi się zawsze będzie kojarzyć się z winami, a wina wytarne są dosłownym przeciwieństwem słodkich rzeczy. Dobra. Jeszcze dwie. Musi ktoś mi pomóc w moich miłosnych romansach. Campground Entrance. Jestem pewien, że nie zostaniemy przegonieni przez 17 miejsc na nas. Teraz inne kłamstwa, które sobie wmawiam. O kurde. Po angielsku tutaj wytarne chyba? W takim wieku się dziadek jeszcze zakochał? Zdrowia jest właśnie podobno identyczny. Będę się zerknąć, jeżeli akurat będę miał okazję. Może liścik miłosny? No może później, tak? Dobra, i gdzie mamy go zanieść? Bardzo lubi kwiaty, będzie tam, gdzie kwiaty kwisną. I pseudonim to słonecznik, oh my. Ja mam gotowy system overdrive, ukończyłem 8-3 sobotów, pisuję dodatkowy, będę też upgrade do systemu overdrive. Brzmi całkiem... porządnie. Aczkolwiek znam taką jedną grę, która też miała dużo poulepszane. Znaczy dużo właśnie w tym zakresie podobione. A skończyło się na tym, że to co było potem było absolutnie paskudne. Pozdrawiam Mega Mana 11. Hello. Mam do pani liścik miłosny. Zacznijmy jako przyjaciele. Oh my. To są te wspaniałe słowa, których sporo osób może nie chcieć słyszeć. Chociaż tak o tyle dobrze, że jest zacznijmy. To najlepszy dzień mojego życia. Nie ma za co. Ej, dużo kasy. Znaczy, mówię. Jest pocieszeniem na pewno, że zostało powiedziane zacznijmy, a nie, że pozostańmy albo coś więcej. Znając Megafilexa, to raczej będzie dobrze zrobiona. Opinie na temat Mega Man Unlimited. Znaczy, problemem z Unlimited głównie były checkpointy, plus jak dla mnie mało skomplikowani bossowie. Będę z nim się walczył, mogę przegrać, ktoś może im pomóc. Czekam na wejście do Square. No dobra, wydaje mi się, że stąd będzie najszybciej. Nie, byśmy tędy wchodzili. Bo tam na dole jest wejście do tej części egzaminacyjnej, która jest domyślnie zamknięta, więc nie miałoby to sensu. Wejście do Square. Zakładam, że nie chodzi o ciebie. Najlepszy klasyczny Mega Man. Jaki najlepszy klasyczny Mega Man? Ja mam wielki sentyment do trójki. Przy czym jednocześnie zdaję sobie sprawę, że dogboty są bardzo specyficzne. I etapy Wilego są zrobione trochę na odpierdol, tak? Więc nie mogę powiedzieć, że ta gra jest obiektywnie jedną z najlepszych. Jeżeli miałbym wybierać, to pewnie coś pomiędzy 4, 6, 10 klasyków jako tako. Przy czym tutaj też chodzi mi moja niechęć do tego, że siódemka jest dla mnie... Siódemka jakoś dziwnie mi się steruje, powiem szczerze. Przez zmiany sprite'ów. Podobnie też to jak ósemką. Dobra, możesz się skupić na chwilę na questie.
Walka będzie przeszkodzić rywalowi, proszę, żeby się pomógł mi upewnić się, że wygram. Masz go szpiegować, jeżeli znacie jego słabe punkty, to będzie łatwo wygrać. Trenuję w świecie, ale nie w sieci. Ciche miejsce, w którym można się relaksować. Brzmi jak... Opuden. Znaczy widziałem Mega Man Shattered Diamond grać w Mega Man Rock'n'Roll. Generalnie powiem szczerze, że jakichś fanowskich produkcji bardzo mało ruszę. Więc jest... Jeżeli będziesz miałeś, to jest jakieś 99% szansy, że odpowiem, że... Może słyszałem, albo nawet tego, nie? I w tym wypadku nawet nie powiem, że słyszałem o tych tytułach. Gdzie może być ciche miejsce? Chyba sam patent Shankai Exe. Czy ja chcę wiedzieć? Czy ja chcę pytać? A przynajmniej możemy uciekać. Mówicie, że to może nie być ciche miejsce? Nieważne. Obiegłem każdy ruch poza tym, w którym on był. Jestem twoim wielkim fanem. Jaki masz plan na najbliższą walkę? Absolutnie żadnego. Ten batonet był z trochę postaciami jeden lepszych batonetworków. Na razie to mam jeszcze poton batonetworków do przejścia. Biorąc pod uwagę, że planuję przejść obie Legacy Collection. Słabych punktów na pewno się nie powiem. Bo ich absolutnie nie mam. Proste. Dobra, dowiedzieliśmy się wszystkiego co najważniejsze, czyli że planuję wygrać swoją oszłamiającą prędkością, której pewnie wcale nie ma. Ale o tym się nie mówi. Wracajmy przekazać świetne, wspaniałe informacje. Cześć Samuraju, czy wiesz, które wersje BN-u będziesz przechodził? Powiem szczerze, nie. Gdybym chciał polecieć tak klasycznie jak zazwyczaj bym robił, to pewnie byłby Blue, Red Sun, przy czym czwórki kompletnie nie kojarzę. W piątce Kernel i w szóstce Gregar. Satellite G, jasne. Czy grałem w Rebirth'a? Grałem w Rebirth'a. Całkiem nawet mi się podobał Rebirth. Aczkolwiek w pewnym momencie był przesyt minigierkowości, jak dla mnie. Może do pankietę przed grami? To jest opcja. Aczkolwiek to też raczej jak już będę bliżej końca. Dwójka jednak ma zauważalnie bardziej rozbudowany postgame, więc to tutaj jeszcze posiedzimy. Nie spodziewałem się, że on skończył dwójkę w ciągu najbliższego miesiąca. Właśnie tutaj jest ten śmieszny myk, że można wejść do części przylotów i odlotów. Skończyłem, jeżeli liczymy jako fabułę, bo nie robiłem na 100%, tak? Nie bawiłem się w jakieś dodatkowe walki, niewalki, tak? Ale generalnie tyle, ile się da zrobić, miałem sensownie, to podobiłem. Cześć, Czot, może chcesz zobaczyć? Chyba nie chcę zobaczyć. Cześć, Mail. Okej, dostaliśmy Roll V2 i bezprzewodowy. Podobno jest to mój szczęśliwy przedmiot, nie będę kwestionował. Znaczy, ja powiem szczerze, że sporo minigierek. W siódemce Rebirthy była dla mnie taka to ja się nakurwiłem na wyścigi Chocobo to moje, bo miałem wrażenie, że to jest dosłownie rzut kostką, czy akurat też mnie ujebie, czy nie.
A propos jebania mnie. Na jakim poziomie trudności? Na tym domyślnym? W sensie, jeżeli dobrze pamiętam, to jest tak, że hard nie jest dostępny domyślnie. Tylko normal albo ten skalujący. Ja gra na tym normalnym, nie skalującym. Teraz spróbujmy z tym. Nie mam czym go trafić w tym momencie, bo wszystko co mam albo ma zasięg 3 kratek lub mniej do przodu, albo wymaga ziemi jako takiej. A propos, Yerbamen też chyba nie przechodzi przez te dziury. Yep. Paskudne rozłożenie. W dodatku kwaśny bankrutans można kupić normalnie w sklepie. Właśnie, powiem tak, ja kojarzę, że widziałem słodko kwaśny ten smaka w sklepach. Więc to nie jest tak, że jakoś nie wierzę. Okej, czyli to nie jest przejście dla nas, to będzie przejście dla nas, bo na szczęście mam bilecik. Kerfusie mają. Omega potrzebuje Kerfusia? Nie ma przejścia. Ja nic dziwnego nie mam. Poza petem. Młodzieńcze, jaką bombę też? O nie, nie możesz nieść peta. Ale Mega Man to mój brat, nie mogę, ooo! Wyścigi zrobiłem te pierwsze nadrece fabularnie kiedyś w więzieniu. No, ja właśnie robiłem te, które są potem. W złotym saserze. Nie, straciliśmy peta, dostaliśmy mini peta. Pet będzie palić się o połowę krócej i będziemy musieli dwa razy szybciej wyjść na fajkę. No, tak, ja i kupić prezent już kupiłem, fajnie było. Okej, czy jeżeli do powiemy, to nie wlecimy. Lecimy do Netopi. A mogliśmy powiedzieć co innego? Mega menu, nie. Uff. Miałeś poziom. To jest dobre pytanie. Chyba nie maksymalny. Jakoś. Boże, tutaj miałem. Wydaje mi się, że około 60 jakoś byłem. Mój biedny minipet. Zostałem okradziony. Moje pieniądze. Weź spadaj, okradziono mnie. Okej, dostaliśmy z powrotem mojego peta. Dzięki, czat. A, straciliśmy miliardy pieniędzy. To nie istotne. Idę? O mój Boże. To może pójść nie tak. Jak jakie zwierzę wygląda? Zjeżdżalnia w AC/DC. Słoń? No jest to wyróżnia kiosk My Station. Czy mam Gatera? Nie, nie mam Gatera. Świetlane? Nope. Okej, okay, spróbujemy jeszcze raz. Woń. Wybór. Ile było namiotów? Dwa? Czekajcie. Raz, dwa.
Nope. Na szczęście możemy to potrafić nieskończoność. Wyobraź sobie, że byłaby losowana pula. Czemu jego za kola się scaliły? Masz na myśli. Nie powiedzmy już 4, prawda? Oczywiście, że 3. Ciężka jest walka z Sefi. Nie powiedziałbym, że jest jakaś bardzo ciężka. Jest długa. Jedno, przekikałem za szybko. Numer 4. A gdzie pracowała wcześniej pracownica z kafejki Marine Harbor? Tente? No. Dobra, jeszcze raz. To było to, to było 3. W restauracji. Jeżeli weźmiemy kanon ABC, to dostaniemy Zeta kanon. Takie są chujowe. Znaczy one wymagają, żeby znać dużo takich rzeczy, które niekoniecznie są tyco gameplayowe, tak? I dostajemy kanon gwiazdka. Czy przydałby mi się kanon gwiazdka? Jeżeli chciałbym robić progę advance, to mógłbym się przydać, ale tak to bardzo nie. To jest Quiz Kidiego, hoj, tak, tak. Jestem fanem bezsensownej TV. Ja raczej nie aż takiej. Ja jestem bardziej fanem TV gameplayowej, aniżeli takiej właśnie losowo na zasadzie o, gdzie pasowała wcześniej pasownica, ja było. Chciałbym odzyskać moje pieniądze. Piękny język. Czy wy też rozmawiacie w Windingsach? Hello. Hello, dude. Spotkanie? To było proste. Dzięki Bogu, że mamy z sobą Megamana, który nam robi za tłumacza. Nie wyobrażam sobie lecieć gdzieś za granicę do kraju takiego, który nie posługuje się angielskim. O, kurwa, trójka. Czy ja właśnie popełniłem błąd? Byłaś. A? On na szczęście odkrył bardzo dobre miejsce dla mnie. Okej, już nie odkrył. Bo stąd już niestety może mnie trafiać. Zostawił mnie. I zadał więcej niż bym chciała, żeby zadał. Czy ja mogę to zrobić? Tak? Powinienem być w stanie. A? Teraz Sierbamen. I on teraz utkwi tutaj i nie może nam nic zrobić. A ja wciąż nie dostanę tego. Lifesorda niestety. Jakieś myślałem, że Toadman jest wodno-elektryczny, a on jest tylko wodny. Tylko używa elektrycznych ataków. Jebana żaba. Pojebie mnie teraz, by the way. Nie jestem pewien, czy bym dążył. Nie chcę sprawdzać. Pamiętam, byłem na koncercie i przed wejściem na tor w Belgii z mojego gadania do mnie po francusku? Czemu po francusku? Znaczy ja wiem, że... Inaczej, w Belgii mówią generalnie po belgijsku plus francusku zazwyczaj. Belgia to ten wspaniały kraj, gdzie mówił w każdym możliwym języku na raz. A, polegał się mi. Au. Nie jestem pewien, jak gra oczekuje, że będę unikał tej rzeczy. Belgii zależy od regionu.
Niby tak. Au. To nie będzie dobra ocena. Ja już nie dobrze mógłbym się wyjebać teraz. Chyba. To było zbyt optymistyczne. Jep. Jep. Irlandzki, francuski, niemiecki. Bo myślę, że oni mają ten swój flamandzki. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Jak teraz nie pójdzie, to ja sobie stąd idę. Przystaję, I guess, że jest to jakaś opcja. A, bo przyjdzie z Gatenem i gdyby. Streamowałem Liberta? Nie, nie. Siódemki remake'owane nie streamowałem. Au. Streamowałem tylko oryginalną siódemkę, z tego co pamiętam. Au. Zresztą powiem szczerze, że ja na tyle nie czuję się z systemem walki w remake'u, że trochę wstyd by im było to... Jezu, nie. Trochę wstyd by im aż było streamować. Naprawdę? Dobra, weź mi zabij. Przejdę z lepszym folderem. Tamtej w Walonie, irlandzki, francuski. A. No możliwe, że mi się pomieszało w takim razie. O nie. O no. Zdaje się to trochę dziwne, ale może... On może po prostu jest fajną i przyjazną osobą. Cukierki da, jak wsiądziemy z nim do samochodu. No jeszcze języki, że z nim to angielskie. To, że angielski jest popularny, nie znaczy, że musi być urzędowy. Znaczy, to nie jest tak, że mi się tym walki nie podoba w siódemce, tylko... Ja skłamałbym mówiąc, że dobrze mi w nim idzie, o to chodzi. Jedno nie równa się drugiemu, o tak powiem. Do języków, czy Szwajcaria nie ma podobnie, że tam zależnie od regionu jest niemiecki, francuski albo włoski? Tak, są zepsute. Ty, co ty nie powiesz, Megamanie? Kurczę, okazuje się, że jak ktoś chce, to może po prostu zastosować siłę wobec dzieciaka. A nie wchodzić w jakieś net pojedynki. Zawsze okazale ekstrapenne z chipów. Absolutnie okropne. Co to jestem? Co tak robi? Tak, ale część Simlandii, oczywiście, tak było, nie zmyślam. Wspaniały znany Ned Zamek. Ned Zamek brzmi jak najmniej interesująca rzecz. Taka bardzo mocno niepasująca. Jak sobie Dragon Quest? Dragon Questów nie ruszałem. Wiem tylko, że istnieją, ale kompletnie ten. Kompletnie ich nie tkałem. Możliwe, że kiedyś się wezmę, ale obecnie mój backlog jest dość zawalony, a jeżeli chciałbym na streamach robić, to też ostatnio mam wrażenie, że mam lekki przesyt tych JRPG-ów, jeżeli chodzi o to, ile jest streamowanych, tak? Więc chciałbym też trochę różne odności mieć. Gdzie jest hotel? Za pierwszym zakrętem będzie napisane hotel. No dobrze. O kurczę, ale bym sobie włożył 10 chipów.
Doskonale. Przynajmniej do hotelu udało nam się dostać. O, to twoja wina, Megamanie. O, bo ja nie potrafię myśleć. O! Urzędowy niemiecki oraz almański jeden i drugi francuski włoski romansz. Polecam ograć. Mówię, nie wykluczam, że kiedyś to zrobię, ale kolejka jest długa i nie zanosi się, żeby szybko się ruszała. Tak jak na początku roku mam wrażenie, że dość szybko mi szło mi ogrywanie gier, tak teraz idzie mi to dużo wolniej. O, ty jesteś bezpieczny w pecie i dlatego sobie możesz, o! Mega głupek. O tak, pójdę bez peta, jeszcze najlepiej. Najlepiej zostawię hotel otwarty, co może pójść nie tak. Pójdziemy sobie do slumsów. Mega dummy fig. Oh my. Raul? Cześć Raul. To są dosłownie slumsy. Żyją tutaj bardzo intensywnie dręczone mniejszości. I zupełnie przypadkiem większość z nich jest. Ma pewną cechę wspólną. Nie gada z mi. Czemu nie mogę wziąć Megamana ze sobą? Pytanie tak. Czemu nie mogłeś wziąć Megamana ze sobą i tak dostałeś mini? Znaczy, mini peta mieliśmy cały czas ze sobą. Bo chyba jest tak, że w minipecie nie mamy dostępu do nawigatora, tylko mamy... To jest tak, jakbyś miała po prostu taki czysty telefon, jeżeli dobrze rozumiem, że możesz sobie tutaj tylko właśnie wysyłać maile, dostawać maile i tak dalej, a nie masz możliwości robienia czegokolwiek bardziej kreatywnego z siecią. Pani milionerka. Nie będzie z nami gadać, zrozumiałe. Miłego dnia życzę. Dlatego jestem pewien, że na pewno źle się nie skończy to, że zostawiliśmy Megamana w pokoju hotelowym, prawda? Pani milion ma wiele klejnotów, kto by się spodziewał? Nie spodziewałbym się po tym imieniu. Tak mi przykro. Tak naprawdę wcale nie jest mi przykro. Jeszcze brakuje tylko... O, Higby. Hello. Koprat. Szkoda, że sklep nie jest otwarty. Tak, podobno walczymy. Aczkolwiek teraz to walczymy nie z wirusami, a sami ze sobą. Wow, Higby. Ty mówisz rozsądne rzeczy. Tak, musiałem się wyżyć na Megamanie. I mean... Jak wiele głupich rzeczy w Megamanie Battle Networku, można to usprawiedliwić w bardzo prosty sposób. Len ma 10 czy tam 11 lat. O nie, ktoś włamał się do naszego pokoju i... Jej, nie mam paszportu. Okej, okay, Megaman jest naprawiony. W lodówce jest HP Memorka, nie będę narzekał. Tam dalszego będzie może mogli się potem zalogować, ale na razie chciałbym mieć... A nie, czekaj. Hold up. A, bo oni nam ten. Tak, to oni nam ukradli tylko naszą paczkę, a nie... Znaczy, nasz plecak, a nie nasz folder. A się odnamy poza siecią. Normalnie tak, zgaduję, że tutaj to było takie fabularne, że teraz się nie odnowi. Unlockerów nie mamy.
BMD-ki na szczęście też są. Flappy Belt. Bonk. Ale mój Buster zadaje 10, a nie 20. To tak boli. Ja bym, że mój Buster zadał 20. W sensie ten zapping. I tu po lewej nic nie było, right? Chyba nie było. Yerbaman będzie mieć ich na hita. Na drugim poziomie jest tego. To zanim ja będę miał drugi poziom stylu, to jeszcze chwilę potrwa. Bo to jednak jest zależne od ilości walk. No dobra. Jakieś takie punkty godne odnotowania, gdzie mogą być nasze rzeczy. Halo? Myślałem, że może kolega będzie coś wiedział. Ej, wiesz, może coś o... Nie wiesz. Goddammit. No to się loguje idealnie. Wydaje się, że nawet jeżeli te się teraz zalogujemy, to dużo nie będzie dostępne, więc przyjdę tu później, bo na razie tak bym czas na nowo. Cześć, Libby. Quake 2W, Cybom 1, Sonic Wave. Dzięki, przyda się. Że nie można wyżywiało. To nie jest tak, że to ma jakiś bardzo ogromny wpływ. Przynajmniej moim zdaniem. Więc można i się bez tego obejść. Much improvement, WoW. Halo? Ciebie też szukał, right. Jim Free mieszka w Stanach, trochę o tym wie. Zostajesz jako to, zostajesz pierdol od Thundermana. I mean, to jest tak, że jakiegokolwiek żywiołu byś nie miał, to od kogoś dostaniesz pierdol. Bać sobie, że jakiś dzieciak gra w ten scenariusz, ja dostanę z tego samochodu z mi kolesiem, nie możesz kontrolować teraz, nie wiem, że miły koleś nie był mi... Oh my. Nie no, nie sądzę, żeby miało być aż tak źle. Yep. Rzadki rektopiański chip Gald Gwiazdka. Paszport jest sobie z sieci. Musimy dostać zezwolenie od Raula. Właśnie dlatego nie chciałem wcześniej się logować, bo daleko nie mieliśmy. Cześć Raul. Jeżeli pokonam twojego Thundermana, to będziesz mógł się dologować. Znaczy, dologować się już mogę, tylko byśmy chyba dalej nie mogli przejść bez jego pozwolenia. Będę potrzebował, jeżeli chcę sensownie użyć Life Solda, to będę potrzebował Area Grab'a. Dało się jakieś 6 sztuk gadów dostać? Możliwe. Zobacz, ja pamiętam, się z nim walczyło te. Dostałem raka właśnie, nie przejmujcie się mną. Au. Muszę doczekać dodatkowo, aż panele wrócą. Bo mogłyby chyba nie wlecieć. O mój Boże, co to jest? Pop. Już pamiętam mniej więcej, jaki był myk z nim. Nawet jeżeli mój folder nie chce pamiętać, jaki był myk z nim. Pok. Mój folder zdecydowanie nie jest optymalizowany pod walczenie z Thundermanem na chwilę obecną. Zdaję sobie z tego sprawę. Potrzebowałbym więcej Area Grabów, to na pewno.
Pok. Da. Pong. Da. To szczerze nie użyję tego lightsada do końca walki. A, da. A, to było optymistyczne. Tym nie znam, że pewnie trafić. Yep. A, kurde. A, ja go trafiłem tym. Interesujące. Busterem! Znaczy, wiem o co chodzi, ale bardziej miałem na zasadzie, że ten folder, który miałem skonstruowany, że się nie nadawał jakoś wybitnie, tak? Nie, że mogłem jakoś przed walką coś bezpiecznie na tym zrobić, tylko że to, co robiłem do tej pory, niekoniecznie się nadawało. O, w ten sposób. Właśnie, czy ja mam dwa lifesody, czy jeden, bo już nie pamiętam. Jeden, bo mam jednego tego. Mam tylko jednego solda. Nice. Ulala. Ulala. Oby tak dalej. Ale przynajmniej odzyskałem to w kasy. Po tym jak ją straciliśmy całą w niewyjaśnionych okolicznościach. Windbox, mówcie mi jeszcze. Wiecie, czym może być Windbox? Na pewno nie Windem. A. Ulala. Mogę przestać? Chyba nie mogę. Jak się zjadł wszystkie sensensi do widocznej, się miała potem 250. Czy to jest jakiś underflow głupi? No dobrze, witamy w Netopi. Albo raczej w sieci Netopi. Ktoś na Squareze może coś o tym wiedzieć. Najpierw musimy się dostać na Square. A najlepiej było podwiedzać przy okazji tę lokację. Beautiful. Zamiękie tutaj wirusy. O mój święty Boże! Ja nie chciałem wiedzieć, jakie to są wirusy, co? Dobry, wesoły szczurek, można? Nie! Jebane szczury. Gdyby to były lata, to nie miałbym żadnego problemu. Pieniądz. Spróbujmy tak, może? Myślałem, że może się uda. Nice, zdążyłem. Goku, może zjeść wszystkie, jakie masz, czy masz kuczynka w magazynie, chociaż jednej dostaniesz. Nice. Let's go up the slope. Okej, okay, czyli... Spróbujmy najpierw tutaj pójść, bo pewnie i tak będziemy musieli jeszcze potem trochę ten... trochę pozwiedzać, więc na razie nie ma jakiejś pilnej potrzeby, I guess. Jerbamen. Jerbamen powoli nie wystarcza. Zwłaszcza jeżeli coś stoi z tyłu. One już mają crossbomby. Niedobrze. A mi się... Ero, nie wiem, mi się kończy.
Co tu jest? Jeżeli cokolwiek bębek, nice. Bak, tak. Zawsze to nie ma potrzeby wyglądania go potem. Mecz 2, bitank. Zostaje mu 10 HP. No nic. Przebolejemy. Crossbomb J. Crossbombkę już mogę przegarnąć. Zwłaszcza, że w kodzie mi nawet pasuje do tego, co miałem. Czy ja nie miałem little? Mam little. Nice. Inside net dealer, left net square. Zobaczmy dealera, co ma. No dobrze. Rozumiem. Gra mi chyba coś bardzo mocno sugeruje. Nie masz Gatemana. Słucham? Znaczy nie mam go w folderze per se. Fajne. Aaa, bo nie mam folder. Znaczy nie mam tej. Nie mam chipów, które miałem wcześniej. Right! Będę musiał je odzyskać. Zanim ten. Zanim będę mógł zrobić balance egze. O, mogłeś sobie wcześniej wrzucić. O, pewnie mogłem. Nawet nie mogę zaprzeczyć. Supergear 10 na 10. Supergear 10 na 10 to będzie jak jedasz na używasz tego cholernego gejtera. Gdybym tylko nie wydał całej kasy, którą miałem. Panel out 3. O, wow! Okej, to jest chyba wcześniej square. Netopiański. Prawo odprowadzi na netopi 3, górny nie wiadomo. Najpierw do square pójdźmy. Tak mi będzie kasy brakowało teraz na wszystko. Opuści square, mówi, że jest zajęty i ma spotkanie. Wiesz, może coś o złodzieje paszportów? Chyba nie. Z ciekawości, co ty sprzedajesz? HP Memory Power Up Reaper White, co gwiazdka Hammer G Lucy. O tak, PvP chipy to jest to, czego potrzebuję. To jest zdecydowanie to, czego potrzebuję. Tak nawet z paszportem. Ten, który mówił, że ma jakieś ważne spotkanie. Tutaj lokerów nie mają, więc whatever. Wiesz coś może o moim paszporcie? Hammer Z. Bardzo chętnie bym się zamienił, ale jest jeden drobniuteńki problem. Taki leciuteńki. Okej, tu jest opakowany na razie. A tutaj jest netopia 3, która prowadzi do undernetu. Najprzyjemniejszej ze stref. Dobra, teraz jak to się szło? Bo kojarzę, to jest jakoś tak dziwnie. Może tym musieliśmy jechać? Nie do końca. A czy tym chyba pojedziemy dalej, a to nie jest to, co chciałem zrobić. Szrasy były zawsze poza moim rzędem, prawda?
Nice. Bo Alfie wpisze o Mimiki. Czy to jest coś na zasadzie, ja nie chcę o tym wiedzieć? Cześć, słyszałem, że masz mój paszport. Czy chcesz o nim porozmawiać? Otwierać japę. Czemu te ataty mają wydrywa? Bo są wkurwione. Czy ja zdążę w ogóle? Kind of. A tylko kind of. Rzuć tak to akurat bombę, jak się dotrzyma. Pieniądz przyda się. Oddawaj paszport. O, nie zapomnę ci tego. Tylko najpierw chcę... jeszcze tego GMDK zobaczyć, co w nim jest. A no, już będzie tam jakaś przydatna kaska. Cloudy Bitank. Ta. To zajebiście. Pojebie mnie, ja mam dwa soldy. Czemu się dołożyłem jeden? Mam nieposzegregowany folder, prawda? No dobra, nie wziąłem GMDK, spokojnie, spokojnie. 10 zeni. Nie jest to 10 tysięcy, ale... Halo, uzyskałem paszport. Jasne. A, muszę go oddać z tego. A, to zobaczmy, co ja mam w kodach. G, J, J, S, gwiazdki. Ja już się szykuję. Milionerka kupiła rzadkie chipy. No dobrze. Stalnie popsutej. Wystarczy mi Prism Vassort, który jest chyba wciąż w tej wersji. Halo, słyszałem, że ma pani moje chipy. Tysięcy za tyle chipów? To nie jest ocena w sumie. Jeżeli pokażę, Snake Man, to ci je zwrócę. Okej. Okay. Snake Man. Mieliście kiedyś tak, że patrzycie na swój folder i zastanawiać się, czy was pojebało? Bo to jestem ja w tej chwili. To ja mogę. To mogę to, mogę to, mogę to, mogę to. Zdążyłem bywać. Zła Riddle być jak? Trochę tak. Nie ma żadnego nawigatora, który zadziała w tej walce chyba w folderze, right? Muszę go zastanować. Chyba zanim ten. Chyba zanim rzucę. Muszę pamiętać o ładowaniu baterii generalnie. Dobra. Tak, tak, tak. A tak plus. A w sumie bez tak plus 10 też by się obeszło. Pojebało to twórców być. Trochę tak, to jest niefajne. Przynajmniej. Powiem tak. Przynajmniej o tyle dobrze nie zabiera też ci tych, które masz w folderze. Wyobraź sobie, że musisz grać bez folderu przez jakiś czas. No i 10 kafli, nice. No to co?
nie ma 6,5 na Wii, czyli po... God damn it. O mój Boże. Ja rzeczywiście mogę sobie dostawić Gatemana jako... Ten, jako... Regular chip. Tak na sty. Mógłbym teoretycznie najebać tutaj teraz jeszcze więcej tych... Czy ja jestem aż tak tanią kurwą? Czy ja naprawdę jestem aż tak tanią kurwą? Obawiam się, że odpowiedź brzmi tak. No dobra. Możemy teraz trochę pochodzić. Albo wrócić do hotelu. Bo zastanawiam się, czy jest coś jeszcze, co mam do pozwiedzenia. Cześć, Shane, witam, witam. Wydaje mi się, że do pozwiedzenia nie. Mógłbym trochę Netopie pozwiedzać, ale nie jestem pewien, czy... Czy ja mogę iść do Netu teraz? Słynne ostatnie słowa, zdaję sobie sprawę. Out. Pojawił mnie? Chyba nie. No i to wciąż... Powiedzmy, nie zaszkodzi jakoś bardzo sprawdzić chyba? Od aula chyba najlepiej jest zacząć się zwiedzanie. Wydaje mi się, że od tej... Właśnie w sumie mogę pójść od tej, od pani milionerki, bo w jej torebce jeszcze nie byliśmy. I od niej chyba było najbliżej do internetu właśnie, jeżeli dobrze pamiętam, jak ta gra szła. Ale możliwe, że się mylę. Kim Before ja naprawdę będę mógł wejść do internetu. Technąłbym. Tak, nie mamy. No dobrze. Dodaj. Pewnie możesz wejść. No to co? Pa, 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 pa. Zaczekasz, kolega z muszelką. Się pokaże. God bless. Uwielbiam słabe chipy. I słabe program advance. Znaczy, nie najniższy chip Gatemana jest słaby. Tak, Shin? Słucham. Co chcesz mi powiedzieć, to chcesz mi przekazać? A, okej. Okay. Już myślałem, że odnosisz... Napisałeś to w momencie, kiedy użyłem Gatera i dlatego miałem takie... Tak? A, tutaj do Jomlandu się idzie. Sobie nie otworzymy tego. No dobrze. To jesteśmy blisko. A tu jest Sandernet. Okej, czyli jest zamknięte. A czy ja gdzieś jeszcze mogę zwiedzać? Później podwiedzamy. Na razie idźmy, daję fabułę robić. Chyba, że do któregoś z sklepów dał... No i czekajcie, jedną rzecz sprawdzę. XD. Nienawidzę swojego życia czasem.
Czemu dostałem akurat Catmana ze wszystkich rzeczy? Czy możemy w ogóle dostać jakiegoś bossa, którego jeszcze nie pobiliśmy? Tak się zastanawiam. Czy to jest teoretycznie przynajmniej możliwe? Lokalizacja spotkania na oficjalnych z Butlerów. Jest to na pokazie Timeita, aby zapobiec wyciekom danych do Gospelu. Musi je znaleźć samodzielnie. Bardzo subtelne. Bardziej przechodzić grać w stanie Insidera. Wyobraź sobie grać na emulatorze i robić save state, żeby dostać doby w chipy Insidera i w ten sposób przechodzić grę. A nie mógłbym być ja. Poganiają biedne progi. Powinienem pytać się pracę na chęci go na Simeczkę. A mi nic, słuchaj, jedno nie wyklucza do gier. Możesz pisać pracę i mieć Simeczkę włączonego w tle. Zwłaszcza jak będziesz widział bardzo zabawny, interaktywny gameplay tego typu. X kurwa D. To powinno być nielegalne, by the way. Ja absolutnie nie dziwię się, że czeski jak Gator nie ma już w dalszych częściach. Chcę się skupić na interakcjach. Jeżeli interakcje to Gator, to tak mi przykro. Nie wiem, na siłkę, więc mogę popisać wieczorem. Jezu, ja jestem trochę wkurzony teraz, bo... O, podoba mi się to, co widzę. Yep. Czy ja zdążę? Czy to w ogóle teraz działa? Czy ja właśnie... O Boże, ja popełniłem błąd. Ja popełniłem ogromny błąd. Nawet nie blisko? Z jakiegoś powodu, pomimo że ostatnio sam tłumaczyłem tą interakcję, zapomniałem jak ona działa. Masz unlockerę? Nie, masz locate enemy. Gdzieś tu... Właśnie. Zaczął padać gaz. U mnie jak byłem w robocie, to bardzo intensywna burza nastąpiła. I przez to praktycznie nie mogłem dzisiaj też iść na spacer, tak jak lubię. Ogólnie w tym tygodniu mam bardzo popsute spacerowanie. I bardzo mi się to nie podoba też. Cześć, Saul. Księżniczka Duma. To prawie jak Janina Dumna. U was była wcześniej, teraz do mnie możliwe. Z tego co widziałem, to jak zwykle nagłówki były na zasadzie. No dobrze, Gdynia pozalewana. Zaskoczenie absolutnie nikogo. Greenland, tak, o co chodzi. Johnson. Miło was wszystkich poznać. Możemy stąd wyjść? Bo możemy. Jennifer z południowej nie topi. No dobrze, co mam tego usłyszymy na tym jakże ale ciekawym spotkaniu poważnych i ważnych ludzi z tego świata. Bardzo mi się podoba, że na spotkaniu odnośnie bezpieczeństwa całego jebanego świata dwóch głównych uczestników to jednastolatkowie. Dziesięciolatkowie. Nigdy nie przestań mnie to bawić, jeżeli chodzi o BN. Tak, ja spokojnie mogłaby być przeniesiona jakieś 8-10 lat w górę, jeżeli chodzi o wiek postaci. I naprawdę by na tym jakoś bardzo nie straciła. Gospel tu by jest super nawigatora, ostatecznego nawigatora.
chcę podbić dzięki niemu zarówno świat rzeczywisty, jak i elektroniczny. Jak powstanie, to nie będzie możliwości skasowania go. Widziałem też kiedyś jak to w innej grze, w której... Ta, fajne informacje. Zajebiste wręcz. Upsy. Jajkis. Tak ocenia w mojej grze skończyła się, co kładziemy chuje na to i każdy idzie. Nie wiem, o czym mówisz. SMT5 to bardzo dobrego. Z wykwintną fabułą. Podoba mi się, że spadliśmy po jakiś prawdopodobnie kilkanaście metrów i nic nam się nie stało. Gospod dowiedział się na naszym spotkaniu. Wysłał net baterii, żeby nam przeszkodzili. Dane zostały ukradzione. Włamano się do naszego systemu zwalczania intruzów. Pan Monik. Jest to fajny moment, zgadzam się, ale. A, pierdolę wtedy. Swoją drogą, gra dla dzieci, przypominam. Jakbyście nie pamiętali, to gramy w grę dla dzieci. Gdzie w każdej chwili mogą nas zamordować pułapki w tym zamku. Hello. Możesz paść na duch. Nie daj się zapaść, nie rozmawiaj z nimi. No dobrze. Wampir chciał wystać moje HP-ki. Oh no. Dodaję trochę, no nie aż tak. Mam, ja mam trochę wrażenie, że w tamtym momencie to jest takie... Oho. A, to zajebiście. Że w tamtym momencie to jest takie, że... No dobra, widzimy, że możemy w końcu zacząć robić to, co chcemy, a nie to, co wypada, więc... Powiemy to wszystkim prosto w twarz. Seber klucz, doskonale. Najgorsze jest to, że tutaj w polu bębdaków to będą właśnie te klucze, a nie jakieś rzeczy, których moglibyśmy chcieć. O, oh, goody, dominerdy zaczynają się pojawiać. Nienawidzę dominerdów. Jedynki są jeszcze okej. Ale jak trójki zacznę używać gedonów, to kurwica może trafić człowieka. Zwłaszcza w grach, które nie mają eszusów jeszcze. Tylko najpotężniejsze ataki mogą je przeciąć, haha. Zombie mogą nas tutaj wprowadzić. Czy istnieje dominerda i istnieje subnerda? Nie. Nie tym razem. Boże, na wszystkich lachę. Znaczy, mi się zawsze wydawało, że Abdiel tak na serio wierzyła, że Bóg wróci i tak dalej. A to, że jest jak jest, to już zupełnie inna sprawa. Przestań niby i tym do bólu znudzeni. Absolutnie im się nie dziwię. Jeba się, Adel. Najlepsze jest chyba w tym wszystkim to, że Shiva nawet się nie pofadygował, żeby tam przyjść, tylko po prostu stwierdził, dobra, wyślę swojego chujowego węża, żeby załatwił to za mnie. Nie. Nie jestem pewien, czy wszystko stąd zgadzałem, więc chcę jeszcze zobaczyć. A, okej, to nic nie było.
póki 3. Czy ja zdążę? Zdążę, okej. Okay. Bardzo bym fabularnym zaganiem w SMT5, tak się da? Nie, no śmieszkuję oczywiście. Pięknie jest 3W. Mogłbym dostać lepszą ocenę chyba, jakbym się nie ruszał. Memorka, dobrze, że tu jeszcze dostałem, I guess. Czy ja wszystko zgarnąłem? Już to mnie zastanawia. To będzie 120. Cześć, co ja robię? Come on. Come on. Nie po to wrzuciłem sobie wiataki jedne i drugie, żeby tego nie robić. Czemu Gator jest taki zjebany w pomocy? Dobra, to chyba się będzie tutaj. Lećmy dalej. Kto tam? Kto umiera? Żeby nie było, oni dosłownie umierają. O, jak fajnie. Profit nam się zawala. Najpierw został ranny przy pułapki, dlatego my musimy załatwić sprawę. Rated E10. Tak, a o to chodzi? A nie wygląda? Pewnie nie. Doskonale. Lepczej w tym pokoju. Mam wrażenie, że Len trochę na to zasługuje. Nawet to było lepsze niż żeby mnie cofnęło, więc przeboleję chyba te parę HP. Mam tylko jednego wiatera, więc chyba tak zrobię. A nie pojawia się bench. W sensie, czy ktoś się nie pojawia w benchy? Bo chyba na chwilę wypadłem z kontekstu. Tam coś było pewne. Chyba tak. Ach, kolipka. NPC co umierają... Nie jestem pewien, czy ci konkretnie. Możliwe, że mieli taki same sprite, że to nie byli oni. Cześć Lona! Co ja robię? Ja wziąłem dwa windy, prawda? God bless. Czy wiecie, że oni się to więcej niż im wydaje? Basterem? Można powiedzieć, że see you later, alligator. A znaczy, Luna, jak zapewne zauważyłaś w ciągu ostatnich 30 sekund, posiadanie gatera nie psuje gry, jeżeli użytkownik nie potrafi go złożyć. Nikt nie wiedział, o co chodzi, bo wszyscy wypadli go z pamięci. Znaczy, chodzi o etapy Gate'a, nie o sam motyw bossa. Bo boss wiem, że inaczej brzmi, żeby nie było. Bandyci, oh no, oni będą mnie okradać. Nie podoba mi się to.
To też mi się nie podoba. Random bullshit. Gator nie przebija się przed nami na LDP, da? Ja nie chcę pytać, co się właśnie stało. Ja po prostu nie chcę pytać, co się właśnie stało. Ja mi to... kurde. Jak już mówiłem, samo posiadanie Gatera jeszcze nie psuje gry. Ja to tylko udowadnię na każdym kroku. Ale custom jest bardzo zbalansowany, to prawda. Nie jest twardo Wood Custom, bo Wood Custom to jest mistrzowska rasa i w ogóle. Ale daleko nie jest. Jest Wood Custom w tym... w Band 3. O mój Boże. To jest tak kurwa głupie. Bierz Wood Custom Under Shelter. O mój Boże. To jest tak kurwa głupie. I powinno być nielegalne. Ja tam powinienem mieć mi markę, prawda? Czy ja chcę pytać się? Is this a motherfucking boner reference? Zajebiście. Wiesz co? Powiem szczerze, że jest bardzo dużo z tych sieve'owych przeróbek Woodmana akurat nie słucham. Nadżone w tej grze są irytujące? Nie wiem, o czym mówisz. Totalnie jestem na dobrej drodze, żeby włączyć sobie mapkę tej lokacji. Tylko musiałbym je znaleźć. Nie mówicie mi chyba, że ja nie mam tych mapek. O mój Boże, ja nie mam tych mapek. Jebał mnie pies. Nie będzie włączenia mapek. Właśnie zastanawiam, czy tam mogę przejść na lewo. Jestem na dobrej drodze, że włączy się Elden Ringa w takim tempie. Jak widzę, ile oni mi zabierają. Tak, połowę odchodzi. Czyli nie wiem, że teraz grasz bardzo przyjazną graczowi grę z serii, ale przypominam, że istnieje coś takiego jak ten. Jak Makabim. Okej, okay, możemy to zyskać. A to jeszcze bym chciał tego drugiego B. Tutaj bym, nie? Osiemnaście cali Mesmera zrobiło glopujący dźwięk. Czy jak to tam szło? Wiem, że nie tak i proszę się nie czepiać. Po chuj oni tu kradną kartę, żeby gracz miał wyzwanie. Wyzwanie in question, wiem. Moje, przypomina mi się ten filmik, który ktoś ostatnio na odlapki wysłał, że dziewczyna pokazywała, gdzie by się skończyło więcej niż tam jakieś 10 talii. Jeden zajrzał jej do szafy, teraz to się szafą nazywa? Boję się zapytać, jak by działał coming out wtedy? Z takiej szafy?
Ach, chyba fofolę na razie przydamy, prawda? Ty okej, księżniczko? O nie, opuściłam mojego najlepszego battle chipa. O no. Odzyskałeś kasę? Jeżeli nie jestem okradziony drugi raz. Nie, Nightman sobie nie poradzi. No, biedny Nightman. Ale obawiam się, że mamy sami większe problemy. Żegnaj, księżniczko. Nie, no, zyskałem. Bo wiem, że raz mi jest skradziona, ale ona tam była pod koniec. Okej. Okay. Mówicie, że net wojownik gospel był pośród nas? Amogus. Och nie, to płomienie na 5 cm. Gdyby tylko można było przeskoczyć przez te płomienie i dajesz go odrzucić palące się rzeczy. No, możemy zawsze się po prostu podłączyć zdalnie. Też działa. Dlatego bardzo podoba mi się, że idealnie trafił. Bez jakichkolwiek problemów. Nice. Padaj ode mnie. O, okej, dobra, tam pobieg. Problem. O, plus jeden subchip do wzięcia. Coś się za mną zespawnowało. Full fire, spoki 3. To chyba najlepsze, co mogę zrobić obecnie. Dobra, zdążyłem. Nie mi to zchybiłby. I tak właśnie... Przypominały mi się te wspaniałe memy, gdzie... Robisz jakąś akcję, która jest niezgodna z tym, jak normalnie gra leci i nagle zaczynają lecieć kredyty. Tak jak w Personie 3 opcja wyłącz ścienie, wyłącza ścienie, kredyty. Nie wiem, te memy zawsze mnie bawią bardziej niż powinny. Tutaj bym się cofnął, to nie chcę. No Shadows? Czy ja się właśnie cofnąłem na sam początek, czy mi się wydaje? Fine. Na się tutaj mesmera. Nie no, jak dalej tak będziemy wyliczać, to w końcu dojdziemy do jakiejś rozsądnej ludzkiej liczby. Nie trafię, o trafiłem, okej. Okay. Już trzymałem, że ucieknie w któryś z rogów. This is fine. Chyba wrócimy na czas. Zostaw mnie. Dziękuję. Dziękuję. Tu nic nie ma. Tu jest cmentarzysko. To są dwa fany, nie nabiorę się tym razem. Tam dole był win, prawda? O mój święty Boże! Zdążyłem czy nie zdążyłem? Okej, okay, zdążyłem. That's fine. Mam wrażenie, że mogę pełnić błąd swojego tego. Tak, to był win. Zdaję z punktów, czy Gator trafi w takim położeniu, czy nie? Bo nie jestem pewien, a nie chcę chyba sprawdzać. Tak, sprawdzę. Nie, nie, kwiatków. No to już będziesz miał od Mesmera kwiatki. Proste.
Raulo? Raulo, nie. Właśnie, co mi przypomina, ja mam kwiatka i powinienem go podlać. Zostałem tylko jajcze od jedyne kompetentne osoby. O nie, to ten skurwiel, który zawsze był dla nas niemiły, on tak naprawdę mógł być szpiegiem dla gospelu? No, to niemożliwe. Wyobrażacie to sobie? Ja na pewno nie. Niestety ta walka nie skończy się w jedną turę. Bo szadały to bardzo fajne interaktywne cienie. Ej, fajnie jest zadawać obrażenia? Au. Wyobraźcie sobie, że zadajecie obrażenia w grze Mega Man Battle Network. Bardzo już odblokowany. Play. Znalazłem 10 tysięcy. W sklepie były do kupienia 3 windy i 3 fany. Gwiazdki. Jak mogłem odmówić? Powiedz mi. Jak możesz zobaczyć coś takiego i powiedzieć, nie, nie biorę tego? On się zaraz zawróci. Ja zaczekam. I przy okazji zapiszę. 13 walka malosowego Shadowa. To myślałeś, że nie masz chipów mieczy? Oj, 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 biedactwo. Biedactwo, jak mi przykro, wypierdalaj z powrotem do robienia folderu. Dobra. Udało się, nice. Boże, ja w to wszedłem, idiota pomocy. Zawsze mnie dziwi, że można wejść w takich przeciwników w ogóle. Czy ja to idę w górę, czy w tą osobę? W tą i pewnie się udopię tym. Cyberkrusz nie udopię się tym, nice. A ty... okej. Okay. Jest fajnie. I teraz pytanie, gdzie to? A tam późno się robi. To, że późno się robi, to nie jest żaden problem i nie daj sobie mówić, że jest inaczej. I tak nie zabiję. No nawet. To ja właśnie chciałem zrobić. God bless you, Invis. O mój Boże, paskud nie jest wstawiony. Czy ja mogę mu coś zrobić? Gateman chyba nie... Gateman go chyba nie sięgnie, tak mi się wydaje. A zobaczymy. Czy to zadziała? 10 to 25 cm. To jakoś tak będzie. Ja wczoraj właśnie z siłowi uznałem, że nie chce mi się spać, więc przez pół godziny pofuzuję demony. Spojrzałem z telefon po 10 minut. Za każdym jednym jebanym razem. Tam jest wędek. W zaufanych źródłach słyszałem, że 10 sali stanowi swoją własną kategorię. Ale to tylko zaufane źródła im mówię. No dobrze. On jeszcze żyje. Cześć, zdrajco narodu. Mój wielki experience to serii trojący mnie na drugą wersję, przez co nie mam na półce ścieżki. I dlatego potem mówiliśmy o kamiennych tabliczkach. Czas usunąć wirusy. Goddammit, już myślałem, że mogę zmemować.
To byłby taki piękny mem. Bo on tutaj już chyba ma te swoje śmieszne Sonic Wave'y. A bo nie. Au. No dobrze. Rozumiem. Yep, ma. Dobrze kojarzyłem. Miałem prawdopodobnie jedyną na świecie podpisaną kopię Sontaku, dlatego że nikt inny by jej nie chciał. Omega, 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 omega. Nie czuję się dla tym, co robię. Ani trochę. To przez moją słabość Protoman nie żyje. Ten tylko mógł cię nienawidzić, a nie być Sundere. To nie jest tak, że cię nie lubię. Baka. Poszło na górę. To zapewne ta jedna postać, która nie miała sprite'a swojego własnego, prawda? Prawda? A któż to, a któż to? Tak łatwo ich ojebać, co nie? Protoman dosłownie ginął nie pierwszy i nie ostatni raz. Nawigatorzy mogą zostać przywróceni z backupu, więc to ważne na seta. A teraz wyobraźcie sobie, że jesteście złą osobą, która ma złe plany. Jesteście w takiej sytuacji. Co byście zrobili? A. Czekalibyście, aż kolega będzie miał okazję spuścić ci w pierdol. Bo jesteście zbyt pewni siebie, jak to na swoje nazwisko przystało. Czy B. Podeszlibyście do tego śmiesznego, bezprzewodowego badziewia, które on jakimś studentom rzucił. I wyrzucił to z zamku. Nightman zajmie się Mega Manem. Zawsze bawią mnie listy rzeczy, które bym zrobił, gdybym został złym lordem. Jest tyle naśmiewania się z jakichś takich właśnie głupotek logicznych. Które nie oszukujmy się, nie powinny mieć miejsca. Ale jednak mają. Właśnie co MS na rozwiedził Luna 1 i Hugo. To się prosi o wiadomość, bo nie jestem pewien. Nie no, jestem zalogowany. Czekajcie. Prawdanka powiedzieć, tylko jeden człowiek, co możesz zejść, tam zejść jeden człowiek, wyciągasz pistolet, strzelasz mu w łeb i mówisz to. To prawda, bo ty kurwo, moje HP. Tremendy. Zostałem zaoperowany. Sadi 3 i to, cała masa paneli, po których nie możemy chodzić. Doskonale. Czy ja kurwa nie umiem? On miał 200 HP, nie 220. Ej.
Outplayed! Na szczęście na Nightman to bardzo prosty boss, nie może się nim przejmować kompletnie. Clueless. Ja ogólnie mam wrażenie, że są seriale, które powinienem obejrzeć, ale jednocześnie wolę oglądać jakieś absolutnie durne chińskie bajki. Wiem co to jest bossem, spokojnie. Ja by poza mną przeszedłem parę razy tego. Kurwa. To, że było to jakieś 100 lat temu, nic nie znaczy, ale to jest odwał inny, nieważne. To jest zrobiłem głupotę. Aha. Ta-ta, Wind Fungator. Ja Breaking Bad mam wrażenie, że kojarzę tylko z memami, podobnie jak wiele innych seriali. I najgorsze jest to, że nawet nie czuję, że jakoś dużo na tym trasę. Dajcie hapeki, pysanie kasy. A propos kasy, jakby chuj jebane. Full Energy. Ciekawe dlaczego daje mi tu Full Energy, co nie? I wonder. Tak a mnie dzisiaj teruje. Jeżeli nie zdążę użyć tego Lifestyle, to jest well. Okej, nie jest aż taśne. No chodź, fajnie będzie. AP? Nie? No dobrze. Czy ja tu byłem? Chyba nie. Cześć Marcin, kiedy ligusia? W piątek? Taka fajna nowa się zaczyna. Nie wiem czego innego się spodziewałeś zadając pytanie o Ligusie. Pojebie mnie by the way. Przypominaj sobie, że zbytnia pewność siebie jest powolnym i jakimś tam zabójcą. Spodziewałem się, że nie gram w Liga. I to też jest prawda, że nie gram w Liga. Praktycznie od początku roku nie gram w Liga, teraz jak o tym myślę. O Boże. Czy ja płoniłem błąd? O, widzę, że wszyscy jesteśmy zgodni, że Vanguard stwierdził, że nie gramy. Powiedzcie mi widzowie, czy skrzynka tutaj jest w tej strefie, czy ja zjebałem i chcę cień kasę? Bo w tym drugim wypadku rozważam poważnie wczytanie gry. Względnie mogę zaliczyć to, co chciałem wcześniej zaliczyć i ściągnąć tej mapę. Bo gdzieś tam mapy też były. To były internet mapy? Nie, to były te drugie mapy.
Internet, network, to network chyba były. To zdecydowanie były network mapy. Ta. Okej, tu nie widzę skrzynki, więc powinna być piąta dopiero. Come on. Kurwa, zaraz zrobię ankietę i zapytam, czy chcecie, żebym robił stream z Elden Ringa czy z innych gier. I przysięgam, że jeżeli powiecie, że chcecie więcej Elden Ringa, to naprawdę będzie Elden Ring. Elden Ring nie ma szans wygrać tej ankiety, odmawiam. Jeżeli nie będziecie mnie sabotować, to Elden Ring nie ma szans wygrać tej ankiety. To ja mam do pojedzenia. O kurwa, ale lunęło. No u mnie już wcześniej lunęło. Bo nie, ja nie chcę, żeby widzowie mieli tylko jedną grę na streamach. Widzowie Elden Ring, gdzie? Ciekawe, czy on by mnie zdał do zera. Miałbym się, gdyby dało się tak. Pamiętaj, tak, nie zdziwiłbym się ani kurwa trochę. Nie chcesz pojechać, ani dojesz tę ankietę. Znaczy, powiem wprost i bez bicia, najgorsze jest to, że ja w tej chwili nie mam pomysłu na to, co robić w te, co robić w poniedziałki. O nie, wampir nie mógł mi hapeków ukraść. Czy więcej was kurwa matka nie miała? Pojebie mnie. Marcin, nie będę streamował pole. Strategii miała być na soboty. Zamiast Hollow Knighta. A na ten, na poniedziałki nie jestem jeszcze pewien, co miało być. Też taki innych random nie znalazłeś? No właśnie, niekoniecznie. Pożałuję tego, co właśnie zrobiłem. Nieważne. Po co komu HP? Gra ewidentnie twierdzi tak samo, pojebie mnie. Nie chuj. Muszę zobaczyć, ile ten. Okej, okay, czyli... Ale jest to fucking real? Pokurwi mnie teraz. Czy ktoś faktycznie zmierzuje włócznie SPM od sali? Ktoś pewnie tak. Dobra, cześć ci. Literalnie, kurwa. Pojebie mnie. Ile jest to mojej kasy? 800.
10400. Okej, okay, czyli odzyskałem całą kasę. To nie jest Wind Fan niestety. To jest Fan Fan. Szósty Salmes Melka za odkonanie zwrotu do DLC. Patrzyń. No, nope, to byłoby to w tej fryszce. Spróbuję Great Mana, jeżeli samego... To muszę kolegę znaleźć. Generalnie nie pamiętam czy ten, czy... Są gdzieś podawane jakieś takie... Pojebie mnie. Jakieś takie precyzyjne wartości, jeżeli chodzi o... ...cykowych NPC-ów, nie NPC-ów. A. Poju. Pan sam pójdzie. Popełniłem błąd. A, shit. Myślałem, że zdążę zapisać i będę go wczytać, ale... Aj, no pierdol mnie z pieniędzy. Opierdolcie mnie ze wszystkiego, kocham ten dungeon. Ten dungeon to jest prawdziwe życie w pigułce. Opierdolcie ze wszystkiego. Jeżeli ludzie będą kupować ten serwus, to gra nie narysuje. Ludzie. Ami. Pojebie mnie zaraz. Może jeszcze tak chapa i kasy mi ukradniecie, co? Okej. I swear to God, jeżeli teraz jakimś magicznym sposobem nie zdążę po to przebiec, to mnie poku... na prawo pokurwienia. Nie da to mi użyć i umrę. A chyba, uciekłem. 16200. Okej, okay, mam wszystkie. Cześć, Nightman. Obawiam się, że musisz umrzeć w Mega Manie. Przełożę wyślankę do mojego finansowego zysku. Co masz na myśli? Explain yourself. I see. A, to było zbyt optymistyczne. Znasz co? Znaczy, powiem tak, moim zdaniem od trójki ta seria jest lepsza. Coś to odwalił, wbiegłem w kulę, bo zapomniałem jak ten atak działa, to... A jeżeli masz na myśli, dlaczego się bije na jednym HP-ku, to... bo lubię. Bo jestem zbyt koki z kurwycynem. Ben 4 nie istnieje. I nie dajcie sobie mówić, że Ben 4 istnieje. Ben 4 to wymysł ludzi. O kurczę, co to? Trójka jest dobra, piątka imo jest dobra, szóstka jest dobra. Hello. Jeżeli jego kula to zablokuje. Aj, zrobimy tę walkę normalnie.
Okej. Okay. Dobra. Powiedz. Co? Pomocy! Elden Ring. Upadek człowieka, którym nigdy kurwa nie byłem. Normalny człowiek użyłby po prostu full energy, żeby zrobić tę walkę w legitny sposób. I say. Okay. Pipi ta pa pa pa. Ops. Dumna, but like do na. Am I right? Okej, okay, oni wszyscy przeżyli najwyraźniej. Czy to jest Janusz Kowalski? Czy jak on miał? Naszym rodzinnym rogiem jest gospel, czyli tak naprawdę ja ewidentnie. Czy od 11 latek ma cały kotel ma na swojej głowie? Nypy, nypy. Późno na kawę? Na co wygadacie? Wracajmy na lotnisko, I guess? Nie jakoś. Jak to nie? Będę kusił. Cześć, Tau. Widzę, że jesteś cały izolę. O kurwa, on przeżyje Gatera. Pomocy. Guys, on przeżyje Gatera! No! Moja największa słabość. Bossowie, którzy przeżyli jednego Gatera. Absolutnie niegrywalne. Mogę zaraz z jego fotojkowek walczyć. Nope. Dobra, to pójdźmy jeszcze snacki ogarnijmy. Póki jeszcze tu jesteśmy. Zobaczcie sobie Diamond Monka S. Hello. Chciałbym pana węża. No spójrz jaki ładny wąż. Wąż człowiek. Przysięgam, zaraz napadę, zrobię ankietę, w której będzie pytanie, czy chcecie w poniedziałek Elden Ringa. Zostałem tobie na piwie. Oho. Okej, okay, czy ona też jeszcze się leczy? Doskonale. To za dzień, żeby mieć oczy. Wiesz to? Ktoś jest pochowany. Fredek,
Co za dzień, żeby umieć czytać? Co za dzień, żeby znać język angielski? Co za dzień, żeby lubić grę Path of Exile? No to nie jest nic aż tak strasznego. Ja bardziej memuję w tym momencie niż mówię na poważnie. Generalnie chodzi o to, że praktycznie każdy skill w Path of Exile liczy się. Znaczy, każdy, większość się liczy na zasadzie, że odległość jest liczona powiedzmy jako koło, tak? Że niezależnie od tego, w którym kierunku próbujemy się ruszyć, no to wiadomo, promień koła będzie zawsze taki sam, tak? A są dwa skille, które się liczą jako prostokąt i przez to, jeżeli używamy ich po przekątnej, to pokonują większy dystans efektywnie, albo pokonują ten dystans szybciej, albo jedno i drugie naraz. I miałem takie typowe Path of Exile. Cześć, chciałbym się logować. Nie mogę? Goddammit. Cześć, chciałbym spłacić ci pierdol. A cóż to? Ej, guys, ja chyba nie wiem, co to może być. Czekajcie, wind? Fun? Great. Hello. Ah, goddammit. Cóż za potężny i wymagający boss. Dobra, wiem, że nie powinienem śmieszkować się z tym. What do you mean? What the fuck do you mean? Jaka kurwa to dziwna? Była w końcu ta... Nie było ankiety. Chyba, że ja ją też pominąłem. Była. To ja ją musiałem pominąć. Było 2-2. Okej, czyli wszystko jest okej. On backout. Ej, to się przyda. Czy ktoś jeszcze dał coś fajnego? Nie, bo już więcej nikogo nie ma. Było 2-2, okej, okay. Czyli mogę myśleć o czymś, co nie jest Elden Ringiem. To Dark Souls 1. I tak teraz będziemy lecieć bez przerwy jakiejś gry tam softu. Czemu ja taki jestem? Nie, no nie chcę do mojej teraz, już wystarczająco dużo tutaj psułem. Tego, słyłem sobie multiplayera. Halo, ja odlatuję. Dalej. I tak fuku, no właśnie to więcej, mniej więcej miałem na myśli. Biedne dzieci. Tak, tylko za biedne dzieci, biedny dorosły otoczony przez dzieci to bardziej. By pasowało. Wszystkie gry sensortu. Nie, wszystkie to na pewno nie. Bo ja bym za Mordkory się nie dał. Ani za jakieś starsze tytuły typu Kingsfieldy. Ciekawe co za non-generic NPC. I wonder. Jestem pewien, że nie będzie miał żadnego wpływu na resztę gry. Zobaczycie. A co im przypominam, Moodstyle. Fajnie mam uważać na te grzyby.
A propos? Niskie obrażenia? O Boże, to się źle skończy. Kiedy ostatnio zepsywałem? Nieważne. Nie było pytania. Już wiem, kiedy ostatnio zepsywałem. Dosłownie przed chwilą. Moshi masz. Powiesz mi, ja zepsuję bardziej dla siebie niż dla widzów. Zwłaszcza jak widzę, że są tutaj. Ale one się kurwa trzęsą. Excuse me? Halo? Ha? Chyba pierwszy raz coś takiego widzę. I mean, nie będę narzekał. Okay. Żegnaj, Netopio. Kiedyś to jeszcze wrócę. Teraz inne kłamstwa. Maja, coś nie tak? Owo, owo, ale to urocze. A nie, czekajcie. I'm the captain. O. Mega Manie, proszę nie mów tego, bo PC zaraz poleci na drugi koniec samolotu. Tak, tak. Jedna z tych może wejść do kokpitu, oczywiście, tak. Tak, tak, tak. Wszystko będzie okej. Okay. Dobra. W każdym razie na dzisiaj sobie skończymy. Samolocik sobie przerobimy na przyszłym streamie. Sobotę wydaje mi się, że zrobię Heroesy trójkę. Pentulona, Meltona. Oh my. Moje soboty wydaje mi się, że zrobię Heroesy trójkę i do soboty powinniście zdecydować, co będzie w poniedziałki. A na dziś to było na tyle. Dziękuję za przybycie. Trzymajcie, bo... Cześć.